Cześć! Dziś witam Was ponownie z Oleśnicy. Przyjechaliśmy tu, gdyż ponieważ stwierdziłam, że muszę umyć okna. Sekundę. Stwierdziłam, że muszę umyć okna, ale szkoda mi moich ręczników, bo ja użyłam takich grubych, drogich ręczników. Więc muszę jechać do Lidla po ręczniki. Znaczy w ogóle do jakiegoś marketu. Jeśli do marketu, no to stwierdziłam, że dobra, no to pojadę do Lidla, bo muszę coś tam oddać. A genialny lektor powiedział, ale Lidl jest przecież również w Oleśnicy, a w Oleśnicy jest także mój jeden z moich ulubionych lumpeksów, z którego właśnie wyszłam. Ale stwierdziliśmy, że skoro jest pogoda, to pójdziemy jeszcze zobaczyć. Zrobimy sobie spacer, nagram Wam coś. Może tym razem autochtoni mnie nie zjedzą, bo dziś jest pogoda. Więc podejrzewam, że i ludzi będzie więcej, gdyż nie ma także pandemii już. No. Dobrze, bo ludzie na mnie patrzą, zapraszam Was na wycieczkę w Oleśnicy. Okej, znalazłam miejsce kultu. Nie przepadam za słodkiem, jak już powtarzałam 100 razy, ale na ulicy Świętej Jadwigi jest coś, co się nazywa pączkarnia i oprócz tego, że robią lody chyba od 90 tam któregoś roku, to mają ptysię z czym? Bez kremu. Jak to się mówi? Z pianką? Zaraz Wam pokażę. Ale który ma pączka z kokosem. Fuj, ale to wygląda jak taki śluz. Dobra? Będzie test śluzu na żywo, uwaga. A ja musimy wycisnąć, bo to za duże ciasto jest. Do nosa mi może. Czekaj, czy są na smalcu, nie spytaliśmy. Dobra. No i nastała jasność, od dziś mam nowe miejsce kultu, a mianowicie jest to Maulis Second Hand, pan bardzo miły, dostaliśmy pieczątkę, zbieramy, żeby uzyskać zniżkę dodatkowo. Miejsce super, bo wszystko jest na wagę i ekstra są ciuchy, ja co prawda kupiłam sobie tylko jedną rzecz, ale w sumie wyszliśmy z całą wielką torbą, więc polecam Was serdecznie, jeszcze zostawię Wam poniżej Facebooka ich, bo dostałam naklejkę od pana i mówi, że sprzedają także online, więc w ogóle polecam, ekstra super, gdzie jesteśmy, tego nie wiem, ulica Sejmowa, w ogóle to jest przepięknie, zobaczcie jakie tu jest, jakie tu są drzewa piękne, widzicie? To jest zaraz tutaj obok ryneczku, polecam Wam. Trafiliśmy do kolejnego miejsca kultu, mianowicie oprócz tego syfilisu, którym jest osieczanka, czyli oranżada o smaku wiśniowym, która szczypie w język, smakuje prawie jak w Bieszczadach. Wytwórnia wód gazowanych Paweł Małys, Galewice, 98405 osiek. Uwaga, test na żywo. Da. W każdym razie wracając jeszcze do lumpeksu.
o którym mówiłam przed chwilą, to mały lis, to jeszcze chciałam Wam zwrócić uwagę na to, że jeżeli nie lubicie smrodu lumpów, to tam w ogóle nie czuć, bo na przykład moja koleżanka Prina, którą pozdrawiam serdecznie, czekaj co, bo dzieci mi tutaj łażą za plecami, sekundę. Dobra, bo dzieci nie ustępują. Moja koleżanka Prina, którą pozdrawiam serdecznie, nienawidzi tego smrodu i mówi, że on zawsze mdli i w ogóle nie może przebywać w lumpach. Ja uwielbiam ten zapach. On jest oczywiście taki charakterystyczny, ja nie wiem, czy to jest ten płyn do odkażania, nie wiem. W razie zaduch lumpa, którego w małym lisku nie ma. Więc zapraszam Was serdecznie i tym bardziej polecam. Ja wszystko zerzałam. I nie wiem, cokolwiek Wam nagrałam, wrzucę Wam tutaj zdjęcia, jak wyglądały zapiekanki. Zdecydowaliśmy się za zapiekanki, menu Wam chyba nagrywałam. Bar Krakus, bo tu jest napisane bar chyba kawowy i ja byłam przekonana cały czas, że tutaj jest tylko coś do picia, a to jest żarcie. I wiecie, jaki no tłum, no tak, mogę powiedzieć, że to jest tłum. W każdym razie drzwi się nie zamykają, są otwarte na oścież, ale cały czas przychodzą goście nowi. Pyszne to było, robią sami i myśmy wzięli zapiekanki i wszystko było świeże. No i ceny, no mówiłam, że nagrywam ceny, także takich cen w ogóle nigdzie już w świecie nie ma. Także polecam. Śmiać mi się chce, bo wiecie, 2 lata czy 3 lata tam po pandemii, odkąd nagrałam ten pierwszy mój film, co mnie zjedliście, bo powiedziałam, że jest zimno. To teraz wiecie, odkryłam ducha oleśnicy. No, pyszne. Choć pewnie zaraz znajdą się tacy, którzy powiedzą, że syf, kiła i mogiła, ale ja uważam, że jest naprawdę dobre i tanie. Nie ma tu toalety, ale i tak jest spoko. Zobaczcie, ten kaktus ma, ja mam 1,65 m, 8, gdzieś 8 teraz już, nie? On mi sięga tak do ramienia, powiedzmy, ale to też nie jest tak, bo on od kolan dopiero rośnie. No ale nieważne, powiedzmy, żeby mi sięgał, zmierzchu, do połowy, dotąd. Dobra, czyli reasumując, on ma jakieś 90 cm, czy coś w tym stylu, ile jest 1,70 m na pół? 35, no powiedzmy, że ma 92 i ten kaktus ma 35 lat. I wiele lat temu była zaraza i ja go poobcinałam tego i wyobraźcie sobie, że on puścił w ogóle. To wszystko to było, znaczy tego nie było, no. A to w ogóle teraz puścił. A to nie wiem, co to jest, ale chyba coś się gniazdo robi. Nie żartuję oczywiście, bo ja go wytargałam dopiero dzisiaj. A no, jakoś okazale to nie wygląda. Nienawidzę tych kafli i tego, bo to jest jeszcze po starych właścicielach. Znaczy wnętrze kamienicy jest oryginalne, więc tego nie możemy zmieniać. Natomiast tu coś by się przydało, wiecie, przykleić, ale podłogę trzeba zmienić, bo on, to jest dramat, po prostu dramat. I nasz polegiwacz przepiękny. O, a czekajcie, bo lektor przyniósł miarkę i kaktus ma stówkę. No. 135 lat na karku. I on był jeszcze bardziej wszerz, bo zobaczcie, on miał tutaj takie odnogi, no ale mówię, jak była zaraza
kilka lat temu to poszło się wszystko paść. Okej. Okay. Tak więc tym optymistycznym akcentem zakończam z widokiem na, no powiedzmy, że to jeszcze jakoś wygląda już. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie mojego vloga i zapraszam na pozostałe moje filmy oraz do subskrypcji mojego kanału i zachęcam do zostawiania mi łapek w górę. Cześć!